Siemano, Filip Lewandowski, ze mną Adam Wikik-Biegański, cześć. Witam wszystkich, pozdrawiam. Fajne newsy pojawiły się wczoraj w twoich social media, a mianowicie, no właśnie, zmieniasz klub na WCA, czy będziesz się tutaj przygotowywał do tej walki na FEN? Nie, zmieniam klub na stałe, tak, już się przeprowadziłem do Warszawy, no i będę już tutaj cały czas szlifował swoje umiejętności. To skąd jakby takie zmiany? Jak rozumiem, czegoś ci brakowało w Waletu do Białystok? Tu jest mocniejsza ekipa sparingowa? No to właśnie, co powiedziałeś niedawno, tak? Tutaj każdy sparing musi być, wiesz, na oriencie, że tak powiem, tak? Nie mogę dać sobie chwili luzu, bo od razu, wiesz, dostaję. Także no tutaj codziennie 10 rano duża grupa zawodnicza, codziennie jest, wiesz, konkretna robota. Sparingi są właśnie mocne, tak? Tego mi było trzeba, bo się troszeczkę zastałem gdzieś już. Myślę, że można ten ruch było zrobić trochę wcześniej, no ale wszystko jest jak najbardziej ok, wszystko jest jak najbardziej w dobrym czasie, więc tutaj chodziło o to, żeby po prostu z zawodowcami obywać się na co dzień. Ciężko jest odejść z klubu, gdzie się trenowało tyle lat, nie mieli, nie wiem, trenerzy trochę, wiesz, nie to, że pretensji, no ale wiesz, jak to jest, tak? Nie, wiesz, Paweł Zalewski wszystko dokładnie rozumie, no bo tutaj jest jednak moje życie. Ja wiem, że ja mogę dojść tutaj daleko, no ale trzeba ciężko pracować, no a tamtej ciężkiej pracy takiej nie było, wiesz. Wiadomo, jest Piotrek Kalenik, Bartek Zaczeniuk, ale ich, jak nie ma żadnego z nich, to ja robię z chłopakami, co jeżdżą po Almach, wiesz. Przychodzę na trening zapaśniczy wieczorem, nie ma żadnego zawodowca, więc ja mogę sobie pozwolić na to, że będę stał wyprostowany. Tam tak naprawdę nikt mnie nie zagrozi, wiesz. I tu chodziło po prostu o to, że już jakiś czas taka praca się ciągnęła, wiesz. Taka, że tak powiem, luźniejsza, troszeczkę odpuszczania. No a tutaj nie ma odpuszczania. Walka jest teraz konkretna z Marcinem Wójcikiem. Ciężkie przygotowania. Mówi się ciężkie przygotowania, łatwa walka, a tutaj będą ciężkie przygotowania i ciężka walka, więc ja o tym wiem. No i co, jestem tutaj codziennie 10, trener Arbi dzisiaj mi wyśle jeszcze rozpiskę, kiedy mam przychodzić wieczorem, no i jedziemy tutaj, poświęcamy się na 100%. Fajnie, no nie ukrywam, że przyszedłem trochę przed 12 i widziałem, jak sparujesz między innymi z Janem Błachowiczem, więc to już mówi samo za siebie. Tak, dzisiaj dwie rundki z Jankiem mnie troszeczkę poobijał, wiesz, w ogóle popatrzeć na takiego zawodnika, to jest mistrz UFC, jak on trenuje, jak się prowadzi, więc to już jest dużo tak naprawdę, nie? Dzisiaj sparingi, dwie rundki z Jankiem Błachowiczem, jedna rundka z Rafałem, jedna z Patrykiem Grabowskim, wiesz, to jest konkretna robota, no nie? No zdecydowanie, twoje wagi. Rozmawiałem trochę z Janem Błachowiczem, to są publiczne jakby tematy, ale mówił o tej walce z Kostą, że on, wiesz, ustawił sobie pod to całe życie, że przygotował jakby wyjazd do Stanów swój i trenerów, a tutaj nagle Kosta w niedzielę pisze, że on odwołuje, jakby nie będzie się bił z Jankiem, po czym znowu chce się z nim bić. Gadaliście o tym trochę? Wiesz co, nie, gdzieś tam tutaj Janek coś wspominał na sali, no mi się wydaje, że to są po prostu takie zagrywki, żeby wywołać trochę szumu, no jakby chciał walczyć, to by pewnie tą walkę wziął od razu, tak? Nie byłoby takich rzeczy, a wiadomo, no, Janek ma syna, ma żonę, więc musi wszystko poukładać i to nie jest tak, że on poukłada, odwoła, zaraz znowu to wszystko poukłada, tak? No, wydaje mi się, że po prostu Kosta szuka trochę rozgłosu, no wiadomo, to jest bardzo mocny zawodnik, więc tutaj liczą się detale już, nie? Twoja ostatnia walka na Strife, przepraszam, z Leddą, tu się skrzywiłeś, no to powiedz, jakie masz odczucia? Nie, no to wiesz co, to chyba bez dwóch zdań najgorsza walka w moim życiu, nie ujmując nic dla Piotrka Walewskiego, no bo on zasłużenie wygrał, ale sam po walce powiedział, wiesz, ja kiedyś się ruszałem, kopałem, wiesz, chodziłem na nogach, przewracałem, a tutaj się zastałem i nie zrobiłem w tej walce nic, żeby wygrać, więc no tak naprawdę chciałoby się zapomnieć tu walkę, ale się nie zapomni i dobrze, bo to jest dla mnie, kurwa, taki bodziec, wiesz, żeby tu się ruszyć w końcu, tak? No to co tam nie zagrało? Bo ja oczywiście byłem na żywo, oglądałem i faktycznie jakby, no, nie było inicjatywy z twojej strony. Wiesz co, generalnie dużo rzeczy tam nie zagrało i przygotowania, wiesz, tu pojechałem do Warszawy na sparingi, poszedłem do Akademii tym sportu Wilanów, akurat tak się trafiło, że tam był tylko Kamil Minda, to troszeczkę z nim porobiłem, wiadomo, też nie ta waga. Poszedłem na sparingi do Uniku, oni też
mieli wtedy akurat wyjazd, więc też porobiłem troszkę drilli z Radkiem Paczuskim, więc ten wyjazd czterodniowy do Warszawy tak naprawdę nie był w ogóle przesparowany, tylko były sparingi w aligatorach, więc sparingów MMA nie zrobiłem prawie w ogóle. Zrobiłem tylko z Kamilem Mindą, ale wiadomo, to jest inna waga, inne ten. A przyjechałem na 4 dni sparingów, a wyszło z tego, że nie zrobiłem w ogóle tych sparingów, więc no stąd przeprowadzka tutaj i tutaj na pewno, jak przychodzę, to na pewno są sparingi. No i mówię, no w tej walce nie zagrało tak naprawdę wszystko, nie? I nastawienie, i okres tam przygotowawczy, także no dobrze, że tak się stało, bo po tej walce właśnie podjąłem taką decyzję, że się przeprowadzę, jeżeli chcę jeszcze coś tutaj zrobić w MMA, to od razu zaczęliśmy szukać z żoną mieszkania i już jesteśmy tutaj. Bo tam pierwotnie miałeś się z Kamilem Gawriołkiem zmierzyć, prawda? Ale da wszedł na zastępstwo, z tego co pamiętam. Tak jest, Piotr Walawski wszedł na zastępstwo. Kamil Gawryjołek, wiadomo, waga ciężka, więc jakbym był w takiej formie i wyszedł do niego, to nie wiem, jakby to wyglądało tak naprawdę, nie? Na pewno byłaby walka chyba cięższa niż z Ledą, chociaż nie wiem, bo to wiesz, zawodnik zawodnikowy nierówny, a może bym go trafił, może by to się potoczyło inaczej. No w każdym razie cieszę się też z tej walki właśnie z Ledą, że ona tak wyszła, bo zobaczyłem, że tutaj trzeba solidnych zmian, no nie? No u siebie w klubie, mówię, przychodziłem już na trening i czasami mi się nawet już nie chciało trenować, wiesz, bo widziałem, że nie ma nikogo na sali i ten trening był taki, wiesz, taki luźny, rozumiesz? No nie można robić luźnych treningów, przygotowując się do walki wiesz, w Fenie, w drugiej największej organizacji w Polsce. No nie można robić luźnych treningów. No, to jest nasza praca, ciężka praca, wiesz. Trzeba tu przychodzić, się spinać, skupiać, a tutaj codziennie punkt 10 trening, nie ma żadnego przedłużania, żadnych rozmów, wiesz, robisz 5 minut na minutę, jest robota, no to mi się podoba, ja już się odzwyczaiłem od takiego trybu, wiesz, ciężko mi znowu w ten tryb wejść, no ale wszystko jest na miejscu, wszystko jest okej, okay, już się przyzwyczają, nie? Rozważałeś jeszcze jakiś klub, czy wiedziałeś, że to będzie WCA? Wiesz co, no wiadomo, rozważałem inne kluby, no ale jednak patrząc na wagę półciężką, tak tutaj jak nawet dzisiaj widziałeś, nas było 4, jest jeszcze tak, nie pamiętam jak ma na imię, ale Choiński, tak, on też się bił na strajfę, jest jeszcze Marcin, taki chłopak też był tydzień temu na sparingach, więc no licząc nas na szybko, to jest 6 w wadze półciężkiej, wydaje mi się, że pewnie jeszcze ktoś tam jest, także no chociażby przyjść dzisiaj, no nie ma tutaj jakichś luźnych takich rundek, ani żadnego rozluźniania się, więc no to wydaje mi się, że pod wagę półciężką tutaj jest najwyższy poziom, nie? Nawet nie, jeżeli nie chodzi o Warszawę, ale i tak naprawdę o Polskę, no i o światowy, tak, bo jest Janek Bochowicz tutaj przybija wszystkie poziomy, wiesz, no bo to jest mistrz świata, także no to chyba nie ma co nawet za bardzo rozmyśleć, gdzie tu wybrać, wiesz, jaki klub wybrać, no przyszedłem tutaj właśnie z tego względu, że tutaj jest najlepsza waga półciężka. Jeżeli mogę zapytać, tylko żyjesz z MMA, no bo przeprowadzka do Warszawy to też pewnie, wiesz... Koszty, tak? Nawet nie to, że koszty, ale całe życie trzeba pozmieniać, chociażby zawodowe, bo nie wiem, czy nie pracowałeś na co dzień tam, gdzie mieszkałeś poprzednio. Wiesz co, prowadziłem treningi personalne od do tej walki, co będzie, do Marcina Wójcika, to już po prostu będę tylko trenował, no już po walce z Marcinem Wójcikiem zaczynam pracę jako trener personalny gdzieś tam na siłowni, także będę pracował, ale treningi ustalam sobie sam, więc codziennie rano jestem tutaj, później gdzieś od 15 będę prowadził zajęcia i wieczorem będę robił jakiś tam drugi, luźniejszy trening, ale pracę układam sobie pod to, żeby być tutaj na zajęciach, natomiast do tej walki przygotowuję się tylko treningowo, no sponsorzy mi pomagają, także bardzo dziękuję za to, że tam wierzą we mnie i wkładają troszkę pieniążków, więc do tej walki akurat stać mnie na to, żeby tutaj być i 2 razy jak trzeba. No nie? Marcin? A, wiadomo właśnie, sorry, że ci przerwałem, no Marcin Wójcik to jest, wiesz, to jest, nie wiem, 4., 5. w Polsce, jeżeli chodzi o ranking w kategorii półciężkiej, znane mocno nazwisko, ale to fajnie, wiesz, bo ja lubię wychodzić jako underdog, jeszcze tym bardziej na jego terenie, ja nie mam do stracenia nic, nie, to tak naprawdę, jeżeli przegrałem teraz z Piotrem Walawskim, jeżeli przegram z nim, to nie tracę nic, no, ale wiem, że jestem w stanie też tutaj dać dobrą walkę i z nim wygrać, nie, no, bo wiem, jaki potencjał mam, tylko muszę tutaj trochę to odblokować, jeszcze poukładać, nie. Będziesz dalej się bił dla Fen, zostajesz tam, dobrze się tam czujesz?
Tak, no ja mam z nimi podpisany kontrakt, także dobrze się czuję i organizacyjnie, i jest tam duży poziom, także im więcej walk z takimi zawodnikami jak Wójcik, tym lepiej dla mnie, tak, no bo tutaj mierzymy wysoko, więc jak mierzysz wysoko, no to trzeba się bić z takimi zawodnikami, tak, no. Nie lubię się bić z zawodnikami gdzieś jakimiś takimi, że tak powiem, akurat takich w karierze nie miałem, może na pierwszej walce jakiegoś tam no-name'a, także nie lubię się bić z jakimiś tam, że tak powiem, ogórkami, bo dla mnie to nie jest żadne wyzwanie, a nie szkoda na to czasu, to już lepiej normalnie iść do pracy, dlatego zawsze biorę jakieś takie nazwiska zawodników, którzy coś z tobą prezentują, no nie? No bo tylko tak można iść do przodu. Zbliża się gala The War, no znasz się z tą organizacją, że tak powiem, będziesz tam? Wiesz co, mieliśmy początkowo jechać z żoną oglądać, ale wiesz, chyba tutaj muszę zostać, tak, swoje robić. Także wydaje mi się, że raczej nie byłem na poprzednich galach, na pewno jeszcze z chęcią bym się tam wybrał obejrzeć, no bo widowisko jest konkretne, wiesz, no tym bardziej te walki, jak pierwszy raz widziałem te walki 3x3, to tam się działo konkretnie, okay. Nie? Gdzie są większe emocje z perspektywy zawodnika, kiedy się bije w formule MMA, czy w takich formułach? Wiesz, to zależy z kim się bijesz, nie? Tak, od tego mi się wydaje, no bo wychodząc do walki, chociażby tak jakby teraz Marcin Wójcik, no to a wychodząc do walki na gołe ręce z chłopakiem, co nie ma na przykład w ogóle parteru, tak, wiesz, że go przewrócisz, to wygrasz, no to te emocje są jednak większe w tej walce, gdzie jest lepszy przeciwnik, nie? Jasne. Więcej jest tego stresu i tej adrenaliny, więc to zależy od przeciwnika, no nie? No teraz na The War są takie zasady, że jest tylko stójka, więc tak naprawdę na pewno jest ciężej, nie? Bo tam jest grubo, wiesz, bić się w stójce do nokautu, to no to jest krwawa, ciężka walka, nie? Dlatego ja biję się tylko i wyłącznie w MMA, znaczy tylko i wyłącznie. Jestem w stanie zawalczyć gdzie indziej, ale to naprawdę duże pieniądze już muszą wejść w grę, nie? Żeby się bić na gołe ręce do końca, bez parteru, no to już trzeba się szanować i swoje za to wziąć. Skąd ta fascynacja wikingami? Albo kiedy się zaczęła, może tak? Wiesz co, od początku w zasadzie, wikingowie, Słowianie, wiesz, także gdzieś tam to od początku krążyło i troszeczkę książek przeczytanych, wiesz, wiadomo, jakaś tam fascynacja, inspiracja tym było od zawsze, nie? Mentalnością wikingów, wiesz, mentalnością Słowian, także to było od zawsze, nie? I to było gdzieś tam na naszych, że tak powiem, ziemiach, więc tak naprawdę gdzieś tam to od zawsze krążyło we mnie, nie? Podobno, tak słyszałem, ale przyznam, że bardzo mocno nie weryfikowałem, że Skandynawowie się teraz dosyć mocno wypierają tej części kultury wikińskiej, która, wiesz, no była dosyć krwawa, że tak powiem. To być może taka poprawność dzisiejszego świata. Wiesz co, tak było wcześniej, kiedy to chrześcijaństwo weszło, to zaczęli się wszyscy wypierać, no bo byli wyrzynani, tak? No, dlatego się pewnie tego dalej wypierają, ale tak naprawdę no nie da się tego wyprzeć, no bo to było. Było i historii nie cofniesz, wiesz, można próbować ją odwrócić, ale to było, także no, nie da się tego wyprzeć, wiesz. Ta symbolika, masz tatuaż tutaj na lewej piersi, co to na przykład oznacza w ich mitologii czy kulturze? To jest symbol słońca, tak? Tak naprawdę, słoneczko świeci, wiesz, cały czas, tak, cały czas słońce świeci, wiesz, są promienie i jest wesoło, no nie, nawet jak jest ciężko, to słońce świeci, jest okej. Okay. Dobrze cię tutaj... Walczyłem właśnie ostatnio z Damianem Bójkowskim, pozdrawiam na Fenie, po wygranej walce, Damian ma ten sam tatuaż na piersi i Damian do mnie mówi, że no to jej słońce dzisiaj świeciło bardziej, wiesz. No. Okej. Okay. Dobrze cię tu przyjęli w WCA, każdy jest taki, wiesz, mocno wprowadzający, tak. Nie wiem czy serdeczny to jest dobre słowo, ale... Tak, dokładnie, tutaj, wiesz, myślę, że też to zadowolenie, no bo jakieś tam dopełnienie w wadze półciężkiej, tak, dla nich to też jest na pewno na rękę. Mówię, no z każdym można właśnie porozmawiać, się zapytać, wiesz, także jest okej, okay, no, super. W WCA są też friki, przed chwilą tutaj siedział Aleksy i tak dalej, jak ty do tego podchodzisz, znaczy domyślam się, że nie masz żadnego problemu, ale wiesz, no mieszają się dwa światy, kiedyś nie do pomyślenia, tak, że w takich klubach trenują i czołowi freakfighterzy, i czołowi zawodnicy MMA. Tak, no właśnie dzisiaj tak przed chwilą o tym pomyślałem, bo
bo właśnie czy tutaj Alan, czy Lex, nie, no fajnie, wiesz, to też jest jakieś urozmaicenie, nie, i wiesz, oni tutaj mogą też patrzeć na zawodowców, więc tutaj też wiesz, są i friki, i zawodowcy, ale tak naprawdę patrzysz, jak pracują zawodowcy, więc ci zawodnicy frikowi też muszą gdzieś tam do nich dążyć i ten poziom treningu utrzymać, tak, czyli nie ma tutaj za dużo rozmów, obijania się na treningu, no bo tutaj, wiesz, jednak trenują zawodowcy, którzy walczą, wiesz, w dużych organizacjach, więc ci zawodnicy frikowi też ten poziom swój na pewno wywindują dużo wyżej, nie, niż by mieli ćwiczyć tylko i typowo, tylko sami, wiesz. Także no fajnie, nie? Alan i chyba Kacper Błoński byli dzisiaj na grupie z wami, czy się mylę? Tak, oni przychodzą, wiesz, jeżeli, ja myślę, nie wiem jak tutaj jest, ale ja myślę, że jeżeli reprezentują ten klub, no to pewnie mają odgórnie narzucone od trenera, kiedy muszą być, więc takie rzeczy jak sparingi, no to tutaj najprawdopodobniej każdy musi robić, jeżeli chcesz wychodzić pod szyldem, więc okres przygotowawczy musisz przejść tak, jak trenerzy chcą. No, to jest i było zawsze w klubach sportów walki, tak? Trener ci mówi, co masz robić, jeżeli ty tego nie robisz, no to nie startujesz pewnie pod tym szyldem, tak? Tak samo było u nas w Valetudo, jeżeli nie trzymasz się tego, co kazał trener, no to jak on ma wychodzić z tobą do narożnika, skoro on cię nie przygotowywał, tak? No, także tutaj ci zawodnicy frikowi tak samo przychodzą na zajęcia, które muszą, na których muszą być. To jeszcze krótko, czego się możemy spodziewać po walce z Wójcikiem, albo w trakcie walki z Wójcikiem, może tak? Czego możecie się spodziewać? No na pewno tutaj, wiesz, nie mam nic do stracenia, także pójdę ostro. Tutaj jeszcze do uzgodnienia tylko plan z trenerem. Będę starał się, tutaj zaufałem trenerowi, bo też te pierwsze dni, co byłem tutaj na sparingach, trener dał mi kilka wskazówek. Ja jako też doświadczony zawodnik widzę, że to, co on mówi, to ma sens i dlatego się zacząłem jego słuchać i zobaczymy, jakie oni będą mieli plan na walkę, więc ja będę starał się tego planu całkowicie trzymać, co mi da trener Arbi, Anzor i Robert. No i zaufam im tutaj w 100%, będę starał się zrobić to, co oni mi powiedzą, tak? No bo teraz oni mnie prowadzą, także tutaj będę starał się zrobić dokładnie to, co oni będą ode mnie wymagać. Wszystko jasne, dziękuję za rozmowę, miło cię było zobaczyć. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, zapraszam na walkę 27 maja. FEN 46 w Pile, co-main event z Marcinem Wójcikiem. Zapraszam, będzie grubo, krwawo, dam z siebie wszystko. Otóż to, dzięki serdeczne, osu. Dziękuję, super. Dzięki.